Cześć siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku z teorii o FNAF. Dzisiaj będzie teoria o naszym nowym przyjacielu, o naszym przyjacielu Williamie Aftonie, a dokładniej w grze Five Nights at Freddy's VR Help Wanted pojawiła się niby nowa postać, nowy animatronik, ale jego oficjalna nazwa to jest Glitch Trap. Tak, Glitch Trap, nie żaden wirus, nie żaden wirus, rabbit czy coś takiego, po prostu to jest Glitch Trap. Jeśli chodzi o wirusa, to tak, on jest wirusem, ale nie nazywa się wirus. Jego nazwa to jest Glitch Trap, ale jest w grze i wirusem, tak po prostu, tak wpływa źle na naszą grę po prostu. To jest, jakbyśmy patrzyli na to tak, to przecież psa byście nie nazywali pies, albo królika królik. Nadacie mu pewnie jakieś imię, na przykład, nie wiem, Grzesiu. No ale dobra, umińmy to i opowiem wam, co się stało. Ogólnie to, nie wiem, ostatnio nabrałem taką ochotę, by oglądać stare FNAFy, stare części. Dzisiaj nabrałem ochotę, by obejrzeć FNAFa i tak. Nie wiem, po prostu, wiecie, kiedyś to były czasy i takie tam, no, nie komentować, okej? Okay? I tak, w pewnym momencie zauważyłem coś w minigrach i to mi zaraz coś miałem tak w głowie, coś było nie tak. W minigierkach jest moment, w którym dzieciak zostaje zamknięty w Fredbear's Family Diner, dokładniej w pokoju zapasowych części, który się po prostu boi, on tam po prostu chce wyjść z tego pokoju, ponieważ panicznie boi się animatroników i chyba najbardziej to Fredbeara. I jak mogliście zauważyć, okrążyłem to czerwonym markerem specjalnie dla was, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tam jest maska Spring Bonniego, która bardzo przypomina naszego przyjaciela Glitch Trapa. Może część z was zna teorię z dwoma sprężynowymi animatronikami. Generalnie chodzi o to, że jest dwa Spring Bonnie, istnieje dwa Spring Bonnie i dwa Fredbear. I tak, jeden model, że tak powiem, jeden Spring Bonnie i Fredbear byli w Fredbear's Family Diner, a drudzy byli w Freddy Fazbear's Pizza. Ta teoria powstała dlatego, ponieważ Scrap Trap i Spring Trap bardzo się różnili i ludzie zaczęli myśleć, że jednak były dwa kostiumy. I nigdy w sumie nie wierzyłem w takie coś, ponieważ dlaczego? Ale w sumie nawet mogłoby takie coś być. Tutaj macie teraz pokazane obok siebie, jak wygląda Spring Trap i jak wygląda Scrap Trap. Pewnie wiecie, jest różnica. Tak. I teraz popatrzcie sobie na Glitch Trapa i na Scrap Trapa. No, jest różnica, ale o wiele więcej podobieństwa niż Glitch Trap i Spring Trap. Teraz jesteśmy w momencie, w którym mógłbym powiedzieć tak. Spring Bonnie z pizzerii Freddy'ego to Spring Trap, a Scrap Trap to Spring Bonnie z Fredbearsów, ale nie. Czy wy też zastanawialiście się, o co chodzi w zakończeniu Five Nights at Freddy's VR Help Wanted? Jesteśmy tam prawdopodobnie dzieckiem, ofiarą Williama. W minigierce Pizza Party mamy różne ścieżki, różne drzwi, które prowadzą nas w sumie do Williama, tylko musimy dobrze trafić. I za każdym razem mamy tam strzałki, gdzie mamy iść
i napis "Czy mi ufasz? Do you trust me?". Na końcu tej minigry widać, że Spring Bonnie, czyli William, czyli nasz glitch trap, nas zaprowadza, nas w sumie zaprasza za kurtynę. My tam później wchodzimy i nagle widzimy oczami Freddy'ego. Czyli William wsadził nas, swoją ofiarę, do kostiumu Freddy'ego. Później, gdy zrobimy pełne zakończenie gry, przejdziemy dalej. Po napisach końcowych można grać dalej. Można później odsłuchać ostatnią kasetę i walczyć z glitch trapem. Gdy nam się uda, zobaczymy ładne pancerne drzwi. Przychodzi William i pokazuje nam, że mamy być cicho. Moja teoria jest taka, że jesteśmy w safe roomie. My jako ofiara Williama błagamy, żeby nas wypuścił i wołamy kogoś o pomoc. Ale on przychodzi, pokazuje, że mamy być cicho, bo i tak nas nikt nie usłyszy. Dobra, to mamy za sobą. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do teorii o dwóch sprężynowych kostiumach. Pewnie wiecie, że William pracował razem z Henrym w Fredbear's Family Diner. To oznacza, że pewnie znał się na sprężynowych animatronikach. Więc dlaczego umarł w Spring Bonnie? Chciałbym dodać do tego, że to nie był ten sam model. Ponieważ William pracował w Fredbear's Family Diner, nie we Freddy Fazbear's Pizza. I tam Spring Bonnie był inny. Pewnie inaczej działał czy coś takiego. Gdyby tak pomyśleć logicznie, William znał się na sprężynowych animatronikach. Znał się bardzo dobrze, więc dlaczego akurat to go zabiło? Dlaczego? To był inny model, pewnie dlatego go zmiażdżyło w środku, ponieważ ten model inaczej działał niż ten w Fredbearsach. Na logikę, gdyby ten Spring Bonnie działał tak samo co ten drugi, to by oznaczało, że William by nie umarł i nie mielibyśmy Spring Trapa. I w tym momencie wytłumaczyłem, dlaczego Spring Bonnie posiadał dwa modele. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że teoria oraz film Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś własne przemyślenia, to oczywiście możecie napisać komentarz, zostawić łapkę w górę jako ocenę lub łapkę w dół, jeśli Wam się nie podoba film. Jak chcecie, Wasz wybór. Cześć!